Witajcie kochani w kolejnym holu lumpeksowym. Z tobą na fali. Dzisiaj zapraszam Was na taki mały hol, ale za to z rzeczami luksusowymi, designerskimi, no i oczywiście jakimiś tam rzeczami vintage. Dla tych, którzy mnie śledzą od niedawna albo dopiero zaczęli oglądać, wszystko to zaczęło się od wyzwania: nie kupuję żadnych nowych ciuchów w 2020 roku. Wyłącznie teraz zaopatruję się w second handach, sklepach vintage'owych oraz na stronach internetowych, które oferują rzeczy z odzysku, z drugiej ręki. No i także wszystkie te rzeczy oczywiście będą second handów lub ze stron internetowych. Kochani, jak wiecie, ja mam postawę eko, staram się, żeby jak najbardziej użyć, że tak powiem, rzeczy, które już posiadam, albo wykorzystać rzeczy właśnie z odzysku, żeby stworzyć nowe stylówki. Będę Wam pokazywać rzeczy i przy okazji mówić być może jakieś wskazówki, jak możecie takie rzeczy wykorzystać, albo po prostu jak stworzyć swoją taką garderobę second hand, która będzie super modna i która będzie super uniwersalna. No to zaczynajmy. Dzisiaj pierwsze pokażę Wam to, co mam na sobie. To są takie spodnie rurki, w zasadzie to są leginsy, pokażę Wam tu górę, takie, ale takie spodniowate, bo one mają tutaj takie fajne przeszycie pionowe i w dodatku mają takie bardzo fajne pasy z boku, które wyszczuplają sylwetkę. Myślę, że to jest bardzo spoko pomysł. Takie właśnie lampasy, że tak powiem, z boku. No i w dodatku w bardzo, kochani, modny wzorek, taka kratka pepitkowa, czarno-biała szczególnie, jest w tym sezonie bardzo modna i bardzo wielu projektantów coś takiego lansuje, i u Chanel, i u wielu innych projektantów widziałam właśnie tego typu wzory i w ogóle krata rządzi w tym roku, także kupujcie w kratkę, bo kratka jest bardzo też klasyczna, uniwersalna. No i krata nie tylko będzie nam pasować do wielu rzeczy, ale też będzie na pewno długo modna. Oczywiście pod warunkiem, że nie wybierzecie tych maxi wzorów kratowych, bo takie zazwyczaj maxi wzory są krótkotrwałe i nie są długo modne. Także taka jak najbardziej pepitka klasyczna albo jakieś takie kraty szkockie będą na pewno długo modne. Natomiast jak chodzi o pepitkę, taką maxi, że widzimy takie wielkie kawałki tej pepitki na przykład, no to na pewno to jest chwilowe, jeżeli naprawdę chcecie, to kupujcie, ale to jest po prostu moda na jeden sezon i dlatego ja takich rzeczy nie kupuję. Myślę, że te spodnie są bardzo fajne, zobaczcie, tak się prezentują. Kosztowały mnie te spodnie 14 zł, więc to nie jest jakaś mała cena, ale jak na lumpeks oczywiście, ale jak na normalne ubranie to jest bardzo tanie. One są też bardzo wygodne, ciepłe i będą się przydawać nie tylko do pracy, ale właśnie także do takiego wygodnego trybu życia domowego nawet. I są ze świetnego materiału naturalnego z dodatkiem elastan. Także super. Bluzka, którą mam na sobie, jest już u mnie jakiś czas, ale nie widzieliście jej, bo gdzieś tam mi się zawieruszyła w praniu, szczerze mówiąc. Ale to jest świetna taka bluzeczka. Ona jest bardzo uniwersalna, nie tylko przez kolor, ale przez to, że jest właśnie taka z takiego jakby ściągacza. W dodatku to jest bawełna z jedwabiem. No i wspaniale się to nosi, nie poci się człowiek w tym. Natomiast jest przyjemna, taka przytulna, bardzo miło się to nosi. I powiem Wam, że ja bardzo lubię takie dekolty tego typu, które są troszeczkę większe, ale nie za duże. I mają taką właśnie koronkę, bo ta koronka sprawia, że dekolt się nie naciąga i będzie ładnie to leżeć. No i to jest rękaw 3/4, świetnie pod jakiś żakiet albo pod jakiś właśnie kardiganik, pod marynarkę też będzie się fajnie sprawdzał i w zasadzie do wielu rzeczy pasuje, więc to akurat jest taki ciuch, który można by uznać za kapsułowy. Jak najbardziej. Kolejna rzecz to buty, które mam na sobie i zobaczcie, to są takie zamszowe buciki, czułenka na takim obcasie bardzo tradycyjnym i kochani, te buty są vintage, już Wam pokażę. Nie wiem dokładnie z jakiego roku to jest, ale Original Design by Francie Copenhagen. Widziałam już takie buty, nawet powiem Wam, że widziałam takie stare modele tej firmy butów za około 200 zł. Coś w tym, w tych granicach na Etsy oraz na eBayu. Więc dobra marka, jest to Kopenhaga, więc wiadomo, buty skandynawskie i świetnej jakości. Zobaczcie, są bardzo ciekawie zrobione i mają piękny kształt, taki bardzo podłużny, klasyczny i to jest wszystko skóreczka w środku na zewnątrz. Bardzo ładnie zrobione buciki. Ja myślę, że takie but właśnie jest, to jest coś, co jest zawsze modne, bo
bo to jest niski obcas, ale bardzo elegancki, klasyczny kształt, który będzie do wszystkiego pasował w zasadzie. I mają bardzo fajne detale na obcasach. Zobaczcie, obcas jest obciągnięty co prawda tutaj zamszem, ale z tyłu tego obcasika mamy taki metal. To jest świetnie wykonane, naprawdę. I bardzo ładnie wygląda, jak się to włoży, bardzo elegancko i nowocześnie, co ciekawe, jak na takie buty vintage'owe, to naprawdę uważam, że jest to taki nowoczesny, fajny design, który no osobiście do mnie to przemawia. Nie wiem, jak Wam się to podoba, ale uważam, że super rzecz. I te buciki kosztowały 15 zł, także też bardzo dobra cena, jak za skórzane i buty i vintage w dodatku. Co, jak wiecie, uwielbiam. No to idźmy dalej. Teraz pokażę Wam jakieś takie akcesoria. Nie mam ich dużo tym razem, te jedne buty i torebka, ale mam też taką mikrobroszkę, którą kupiłam za 3 zł. Zobaczcie, jest przekochana. To jest taki malutki żółwik i to jest taka broszka wbijana jakby. Jest taki bolec z zabezpieczeniem. Jest bardzo fajny ten żółwik, a wielu projektantów promuje broszki. No i uważam, że na żakiecie albo na swetrze, a nawet na torebce taka super malutka broszka będzie prześlicznie się prezentowała i to jest taki mały detalik przykuwający uwagę. Ja bardzo lubię takie właśnie detale, które są inne, oryginalne i udoskonalają outfit. Kolejna rzecz to torebka, a właściwie to jest taki kuferek, zobaczcie, pudełko, kuferek. Chcę Wam powiedzieć, że w tym sezonie torebki w kształcie kuferków, pudeł i to nawet takich pudeł, w których nawet się ciastka nosi w takim kształcie, czy to dopinane na paseczkach, czy na jakichś łańcuszkach, które są też bardzo modne, czy właśnie tak trzymane po prostu w ręce, to jest zupełny hit i w zasadzie wszystkie kolekcje projektanckie pokazują i myślę, że sieciówki tak samo będą promować taki styl, pokazują właśnie takie akcesoria, takie torebki i to jest uroczy styl według mnie. Znalazłam tą torebkę za dyszkę, kochani, coś około dyszki, możliwe, że z hakiem, w lumpeksie oczywiście i bardzo mi się spodobało, to jest skóra, to jest Laura Ashley, więc dobra firma, nie jest to jakaś mega designerska firma, ale jednak dobra marka, dobra jakość i ona jest przepięknie wykonana, znaczy tu jest taki pasek ze sprzączką w ślicznym kolorze, takim kamelowo-beżowym i po otworzeniu, ona się nawet dosyć dobrze trzyma, jest bardzo ładnie wykonana takim płótnem beżowym, tak to wygląda, super akcesorium według mnie, jeżeli nie będę tego nosić, ale myślę, że do kilka razy na pewno uda mi się tą torebkę gdzieś włożyć do jakiegoś właśnie takiego stroju w beżowym kolorze czy w brązach, to będę sobie trzymać w tym po prostu biżuterię i to będzie bardzo fajnie, elegancko i nowocześnie wyglądało w pokoju. Także to jest bardzo wszechstronne. O ile nie będzie długo modny ten trend na takie torebki kuferkowe, to będzie mi to po prostu służyło za wystrój wnętrza i bardzo praktyczny pojemnik na biżuterię. Także brawo ja! Mam nadzieję, że się Wam podoba. Piszcie, co myślicie o tym trendzie torebkowym, tych pudełek. Ja lubię takie torebki w kształcie pudełek. One, tam się nic nie zgniata i jest łatwo dosyć znaleźć zawartość w środku. Okej. No nie są może super też wygodne, bo jednak torebka przewieszona przez ramię to jest najlepsza rzecz, bo nigdy tego nie zgubimy, nie przeszkadza nam w swobodzie rąk i tak dalej. Dobrze, idźmy dalej, kochani. Kolejne rzeczy to koszule i to są takie designerskie koszule. Pierwsza koszula to jest koszula Donna by Mario Conti. Rozmiar 38 włoski, czyli to jest raczej niewielka koszula z jedwabiu. To jest naturalny jedwab i upolowałam tą koszulę, niestety nie była bardzo tania, bo ona kosztowała około 4 dyszek, ale zachwycił mnie ten detal na tej koszuli, zobaczcie. W przebiteczkach zobaczycie sobie, jak wyglądam w tej koszuli po przymierzeniu. No jest taka przezroczysta, zobaczcie, ale można ją nosić na cielistą bieliznę, wówczas ta przezroczystość nie jest aż tak rażąca. Zresztą samej tej koszuli nie będę raczej nosić, tylko albo do żakietu, albo do jakiejś kamizelki, które teraz zresztą są bardzo modne. Aczkolwiek bardzo podoba mi się tutaj ten karczek tej koszuli i to wiązanie, więc wolałabym nie przesłonić tego całego właśnie kamizelką, więc myślę, że raczej to będzie coś takiego noszonego do spodni, spódnicy i żakietu. Zobaczcie, wiązanie. Prócz tego tutaj jest, no to jest przepiękne, z takim doszytymi takimi kawałkami jedwabiu i bardzo pięknie to wygląda według mnie na sylwetce.
Bardzo fajny też kolor modny, coś między różem a fioletem, takim bardzo pastelowym. Także będzie w trendach jak najbardziej. A poza tym taki klasyczny krój koszuli z takim dodatkowym smaczkiem na pewno zawsze będzie mi się przydawał. Dlatego postanowiłam kupić ją, bo uważam, że jest bardzo uniwersalna, piękna i, no i elegancka. I będzie bardzo ubarwiała stylizację. No i ta firma, powiem Wam, Mario Conti, to jest taka właśnie skandynawska marka niszowa, które robią dobrej jakości i nie tanie ubrania, więc zawsze warto dobrą jakość mieć w szafie. Druga koszula również bardzo markowa. No, byłam szczęśliwa, jak znalazłam tą koszulę, bo szukałam koszuli troszkę w takim wiktoriańskim stylu, właśnie z takim tutaj z koronką, żeby można było to włożyć nawet do jeansów czy do jakichś spodni z wysokim stanem. Wygląda przepięknie. I w zasadzie do każdego stylu to pasuje, prócz jakiegoś bardzo minimalistycznego. Bardzo fajnie się sprawdzi na pewno w nadchodzących stylówkach. I to jest kolor taki ekry, możecie zobaczyć z bliska. On jest taki bardzo, bardzo ciemny ekry. Także to wygląda trochę jak postarzone, ale to jest celowy zabieg. Zobaczcie, z tyłu ma prześliczne takie rogowe, nie, z masy perłowej, takie guziczki. Naprawdę bardzo elegancka rzecz, przepiękne koronki, to jest bardzo ładnie wykończone. No w ogóle powiem Wam, że ta koszula po odwróceniu na lewą stronę jest praktycznie tak samo ładna jak z prawej strony. Jest tak przepięknie wykończona, że no z wszelkim staraniem o detale. I sprawdziłam na internecie i moi drodzy, instynkt mnie nie zawiódł, bo okazało się, że jest to koszula designerska Julie Fagerholt Heartmade. I tutaj nawet jest cena, kosztowała ta koszula 15 zł, to jest czysta bawełna i okazało się, że właśnie to jest taka typowa firma designerska, również właśnie skandynawska. Koszule u tego projektanta, sprawdziłam, kosztują około 1200-1300 zł, więc no byłam w szoku, ale powiem Wam, że nie dziwię się, bo naprawdę to jest przepięknie wykonany ciuch. I to jest coś naprawdę samo w sobie pięknego i wartościowego. Nawet gdyby to nie była designerska koszula, też bym ją kupiła, bo tak naprawdę kupując ją nie wiedziałam, co to za marka, więc po prostu kupiłam ją za wygląd, a okazało się, że słusznie. No, czyli po prostu bardzo jestem do przodu, jak chodzi o tą koszulę i ona mi się bardzo, bardzo podoba. Kolejna rzecz to lniano-wiskozowy żakiet Vintage i to jest firma Biba plus Periscope. Biba plus Periscope z lat 80., bo to widać po poduszkach. One są tutaj takie dosyć duże, czyli bardzo modne w tym sezonie, ale w zasadzie powiem Wam, że kupiłam ją, bo jest to vintage'owy żakiet, bardzo ładny, z lnu. Zawsze len jest modny, szczególnie taki naturalny. A teraz szczególnie jeszcze ten krój, więc jeżeli nie zatrzymam tego żakietu dla siebie, to po prostu go sprzedam, bo myślę, że nie będzie problemu z jego sprzedażą. Jest przepięknie uszyty i zobaczcie, tak to wygląda. Oczywiście na mnie to jest troszeczkę za duże, myślę, że to jest o rozmiar za duże. Natomiast przymierzałam to z pasem, tak na lato, do stylizacji, myślę, że będzie fajnie wyglądać. Tak jak mówię, no jeżeli stwierdzę, że jednak nie czuję się w tym za dobrze, to sprzedam po prostu. Ale warto było za 15 zł kupić taki stylowy żakiet. I właśnie o, z paseczkiem, takim w stylu też vintage'owym, eleganckim. Całkiem wydaje mi się, że spoko. Do jakichś fajnych shortów, takich z wysokim stanem, z zaszewkami lnianych na lato, pewnie będzie to przepiękna stylizacja. Także pewnie zobaczycie ją dopiero w stylówkach wiosennych, bo teraz raczej już nie będę robić takich stylizacji w letnim stylu. A co myślicie o tym żakiecie? Ja uważam, że sam w sobie jest naprawdę super. No i kwestia teraz, czy faktycznie będzie to dla mnie, czy to pójdzie do sklepu jakby. Okej, no tak to wygląda. Podejrzewam, że te trendy z wielkimi ramionami też długo nie przetrwają, więc tylko rzeczy, których naprawdę będę się dobrze czuła i będę często chodzić, które będą mi się podobać jako sam ciuch i z które będzie ewentualnie można troszeczkę zmodyfikować poduszkami, żeby nie były aż tak obszerne, w późniejszym czasie pewnie będę zatrzymywać. Rzeczy takie przesadnie szerokie, podejrzewam, że po prostu pójdą sobie dalej w świat.
No i kochani, jeszcze pokażę Wam fajny sweter kupiłam. W zasadzie to jest taka bluzko-sweter, ale ma bardzo ładny dekolt. To jest sweter z mango, rozmiar S. Taki fajny, luźny sweterek, właśnie nawet do takich spodni, do zarzucenia na wierzch. Już Wam pokazuję. No, taki luźny, troszkę nietoperzowy sweterek, ale może być nawet i do środka, gdzieś tu do spodni wsadzony. Ja teraz to założyłam na tą koszulę, na tą koszulkę z tą koronką, więc to tak dziwnie wygląda, bo mi się wydaje, że to nie pasuje do siebie. Ale możecie zobaczyć poglądowo, że jest fajny i jest z naturalnej tkaniny. No i wygląda według mnie przyjemnie, ma takie srebrne nitki w sobie, co dodaje troszeczkę takiego szyku. A teraz takie właśnie efekty królują na wybiegach, dlatego uważam, że fajny zakup, właśnie taki luźny, luzacki do spodni na wierzch. Te spodnie takie wąziutkie fajnie pasują, wydaje mi się, do takiej właśnie luźnej bluzy, która będzie część przysłaniać. No i ostatnia już rzecz z ciuchów. Przepiękna sukienka swetrowa Style Benetton. Jest to mieszanka kaszmiru. Tutaj jest nawet na metce, może zobaczycie nawet. Italian yarn, czyli włoska przędza. I naprawdę jest to przepiękna rzecz, już Wam pokażę. Ja to będę nosić raczej jako sukienkę do takich bardzo grubych, wełnianych rajstop i do kozaków. I pewnie do jakiegoś paska, aczkolwiek nawet i bez paska ona całkiem fajnie wygląda, bo te rękawki można sobie troszeczkę tak podciągnąć. Fajna, taka nowoczesna rzecz, minimalistyczna. Myślę właśnie, że do kozaków będzie pięknie wyglądać, do jakiejś skórzanej torby i taka prosta, wygodna bardzo rzecz. Nawet powiem Wam, że za te 18 zł, które to kosztowało, po domu bym sobie to kupiła, bo jest bardzo wygodna, ale jest to przepiękna włóczka, więc myślę, że po prostu będę to nosić raczej gdzieś na zewnątrz, tylko fajnie wystylizowane. No teraz tutaj wiadomo, że ten dekolt nie robi szału przez tą koronkę, ale nawet można spróbować z pasem, jakby to się prezentowało. O, kolejny raz pas. Myślę, że spoko, mnie się to podoba. Na pewno jest to bardzo praktyczna zimowa rzecz, którą będę często nosić. To jest dla mnie teraz priorytetem. Jedno co, to się troszeczkę ta rzecz pyli, raczej nie nadaje się do czarnego spodu, bo już się obrałam tą włóczką. Wyglądam teraz jak sama jak owieczka. Kochani, tymczasem ostatnia rzecz, którą chcę Wam pokazać, to talerze, bo tak, czasami kupuję też na takich właśnie second handach, gdzie są rzeczy takie jak na pchlin targu trochę. No i upolowałam przepiękne talerze włoskie, właściwie włoskie i jeden angielski. Pierwszy talerz, są takie ogromne talerze obiadowe, ten jest akurat Bountiful, made in Staffordshire, England, więc to jest angielski talerz. Bardzo lubię takie niebiesko-białe wzory. Jeśli widzieliście mój haul domowy, to na pewno skojarzycie. I te talerze były wszystkie po 3 i po 4 złote oraz takie włoskie, ręcznie malowane talerze. Ich jest 3 dokładnie, tych talerzy. Bardzo, bardzo lubię takie wielkie talerze obiadowe i one są bardzo ładne, możecie zobaczyć, takie troszeczkę przytarte, ale właśnie mają na sobie takie przepiękne, wytłoczone wzory owocowe. No i ja lubię w ogóle takie zindywidualizowane talerze. Nie lubię mieć całej zestawy w jednym wyglądzie, tylko lubię oryginalne, piękne, ceramiczne rzeczy właśnie, nawet jeżeli są to po jednej sztuce. Także jestem zachwycona, bo to było bardzo tanio. Naprawdę, takie rzeczy są w cenie. Normalnie w sklepie to są naprawdę grube pieniądze, więc jeśli mogę coś takiego upolować, to jest to super zdobycz dla mnie. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Proszę, zostawcie łapkę i komentarz. Bardzo lubię rozmawiać z Wami w komentarzach i proszę Was o subskrypcję, bo szczerze mówiąc, chociaż filmy nawet są wyświetlane dosyć często, to właśnie jest mało, dla mnie w moim odczuciu mało subskrypcji i dlatego też ciężko mi się rozwijać, a uwierzcie mi, że bardzo, bardzo dużo pracy kosztują mnie te filmiki i chociaż bardzo lubię to robić, to fajną motywacją jest jeżeli osoby oglądające jednak subskrybują i wiem, że będą chciały oglądać kolejny filmik. Więc bardzo Was proszę, jeżeli tylko oglądacie i się podoba Wam, to zasubskrybujcie kanał, bo to jest mały wysiłek, a dla mnie to jest ogromna motywacja i duża mi daje to siły do pracy. Kochani, pozdrawiam Was serdecznie, pa!
ja nie jestem fanką tak zwanych super kapsułowych jakichś szaf. To znaczy, owszem, kapsułowość w moim znaczeniu to by było, że wszystkie rzeczy są przydatne, wszystkie rzeczy są w moim stylu i że będę je po prostu nosić, ale jakby trzymanie rzeczy tylko w jednym stylu, w jednej kolorystyce i sprawianie, że każda rzecz do drugiej będzie pasowała, to zupełnie nie jest moim celem, bo po prostu takie coś mnie nudzi. Jeżeli bym miała nosić podobne rzeczy cały czas albo wszystkie rzeczy by do siebie pasowały, to myślę, że bardzo szybko by mnie to znudziło i po prostu nie chciałbym się ani tego robić, a no po prostu uważam, że to nie jest pomysł dla mnie. Pewnie dla osób, które się śpieszą, nie chcą się za bardzo zajmować tymi stylizacjami, nie zależy im na tym, żeby jakoś kreować swój wizerunek, tylko po prostu chcą mieć z tym spokój, że cokolwiek włożą z szafy, to będzie super wyglądać razem. Świetny pomysł, naprawdę. Ale ja lubię się tym bawić po prostu i lubię sobie robić takie też nietypowe, nie w jednym stylu stylizacje, stąd ja nie jestem właśnie za szafą kapsułową za bardzo. Aczkolwiek jestem za tym, żeby te rzeczy były wszystkie praktyczne, żeby to były same rzeczy, które nosimy i to żeby to były rzeczy, w których wyglądamy po prostu świetnie. Ja lubię takie pudełka w... Boże,